Znacznie lepiej wykorzystać jakieś środki dedykowane. My tu mamy cztery ich rodzaje. Pierwszy jest to Rotlof, jest to olej bardzo popularny na warunki zróżnicowane. Drugi jest to Smar na warunki suche. Trzeci Finish Line na warunki równie zróżnicowane. I Jones na warunki mokre. W zależności od tego, co mamy za oknem, trzeba dobrać odpowiedni smar. Nie ma dokładnego przepisu, co ile trzeba smarować pańców. Warto to jednak robić regularnie. Dzięki temu przyjemność jazdy będzie większa, a ty zaoszczędzisz pieniądze na wymianie części. Najwięksi minimaliści rowerowi smarują łańcuch nawet olejem jadalnym, ale nie jest to dobre wyjście.